Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Free Fire na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie na świątecznym update'cie, który wjechał na serwery parę dni temu. Pisaliście mi o tym w komentarzach, no i pobrałem tą aktualizację i sobie tutaj zobaczymy, co jest nowego. Tak na pierwszy rzut oka, co zobaczyłem, to jest, wchodzimy tutaj w collection, dobrze patrzę, nie w collection, wchodzimy tutaj w Volta, dajemy sobie tutaj consumables i możemy zamieniać różne jakby takie odznaki, które znajdujemy w grze, na skiny. Rank tokenów to nie mam za bardzo. Też są fajne skiny, patrzcie na ten hełm, w ogóle ta M-ka, jak ona jest kozacka. Też mamy tutaj jakiegoś SCAR-a, ale na to nas na razie nie stać. Mamy candy cane, zbieramy takie różne jakby cukierki zimowe i możemy za te candy cane'y odblokować różne skiny. Tak samo mamy tutaj, czekajcie, Magic Cube, nie, co? O, Peppermint Candy, to też się znajduje na mapie, to w zrzutach możemy znajdować i mamy takie skiny, więc 60 takich candy, peppermintów, 60 kosztuje taki skinek. Tutaj mamy za 10, tutaj mamy za 10, tutaj też za 10, te skiny są naprawdę mega fajne i spróbuję tutaj coś wyhaczyć, chociaż tutaj mamy losową rzecz za jednego, więc sobie otworzymy, czekajcie, ok. Winter Surprise L. Plumber Top dostaliśmy, o widzicie, też jakiegoś skina wyrwaliśmy. Mamy 4 te cukierki, mamy 2 te lizaki, bo tak troszkę tutaj się już pobawiłem w to. Wchodzimy w charakter, czekajcie, gdzieś tutaj mamy nasze ubranie, nie? Więc teraz będę mógł sobie założyć tą koszuleczkę. To jest to? Unable to equip, okej, nie wiem czego, nie mogę tego założyć. Ale dobra, przejdźmy do rankeda. Przejdźmy do rankedzika, zagrajmy sobie rankedzika i zobaczymy, jak nam pójdzie w meczu, bo coś mi tutaj nie śmiga. Jeżeli wiecie, o co chodzi, no to dajcie znać w komentarzach i oczywiście, jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień, żeby być na bieżąco, i napiszcie w komentarzach coś ciekawego, jeżeli macie jakieś porady co do tej gierki. Dobra, czekamy na meczyk, no i lecimy z tematem. Jesteśmy już w lobby, jak możecie zobaczyć na pierwszy rzut oka. Jest lobby zimowe, wszystko się zmieniło, ludzie tutaj mają już niektórzy te skiny świąteczne załadowane. Ja takich skinów nie mam, w ogóle niebieskie ogniska, jaka schiza. Mamy jakieś prezenty, mamy jakieś skrzyneczki, mamy choinki, na mapę spadł śnieg, więc mamy zimowy klimat, świąteczny klimacik w tej giereczce. No ale to jest fajne, te eventy świąteczne zawsze są fajne, zawsze to w gierkach lubiałem, jak dodawali twórcy. No i dobra, lecimy z pierwszą giereczką, więc gra nam wystartowała. No i zobaczymy, czy dużo też mapa się zmieniła. Mamy tutaj lobby też, loading screen mamy też taki troszkę świąteczny. Dobra, gram oczywiście też na emulatorze Nox, więc jak ktoś chce, no to polecam jak najbardziej. No i dobra, odpalamy mapkę, a ta mapa tak działa. Gdzie możemy polecieć tym razem? Ostatnio byliśmy chyba na Faktorce, dzisiaj sobie polecimy na, nie wiem, może Clock Tower? Clock Tower wygląda na taką w miarę quality miejscówkę, więc wylatujemy. Ogólnie na tym emulatorze pewnie napiszecie, że gra się łatwiej, że to jest oszukiwanie trochę, ale powiem wam, że wcale tak nie jest. Ta myszka na emulatorze nie działa tak jak na telefonach, jest wiele problemów z nią, ona się często lubi zawiesić, no i do tego jeszcze wysypał mi się telefon całkowicie i poleci na gwarancję, więc przez najbliższy czas nie mam telefonu, no i wszystko będziemy ogarniać z emulatora. Ale jeżeli telefon wrzuci z gwarancji, wszystko będzie ogarnięte, to możliwe, że się przeniesiemy na ten telefon, bo przechwytywarkę mam ogarniętą, tylko jeszcze jakiegoś kabla mi brakuje. No ale spróbuję to prędzej czy później ogarnąć i sobie może pogramy tutaj w tą gierkę na telefonie, nie? To wtedy zobaczymy, jak będę klikał. No prędzej czy później gierki z telefonu się pojawią. Nie wiem kiedy, ale kiedyś sobie takie giereczki ponagrywamy. Tam mamy gościa z przodu, ale też mamy cukierka do podniesienia. Dobra, fragujemy go, fragujemy. Full auto przeciągnięte z tego skara. No gościu, 0 HP masz, jaki fart. Dobra, prysnął mi typ. Ładujemy tego skara, podnosimy tutaj tego grzybka, żeby sobie tego kewika takiego jakby załadować. To jest to EP, czyli EP. Dobra, idziemy tutaj do przodu, dojeżdżamy typa. Dawaj, dawaj. O, nie trafione, mocno nie trafione. Dobra, idę tam za nim. Idę za nim, bo to jest darmowy frag, odpalamy sprint. Dobra, gdzieś tutaj typ jest. O, biegnie do nas, patrzcie. Dobra, zmontowany Zetkaja, pierwszy frag na moim koncie. Dzisiaj troszkę w to pograłem, udało mi się 16 osób ustrzelić. Udało mi się około 10 osób ustrzelić. MP40 gość miał bez amunicji. No to lucik średni, to jest kolejny gość w pomieszczeniu. Zładujemy tego naszego skara. O, tak, no właśnie tutaj typ się czai. On będzie próbował mnie zmontować. Chciałbym taką gierkę wygrać, nie? Pierwsza gierka świąteczna na odcinku, fajnie by było sobie ją wygrać. Obijamy, dobra, jest Sebix Bad, dostał headshota. Możliwe, że to był Polak, jest taka szansa. Dobra, wchodzimy tutaj, amunicję podnoszę, bo tej amunicji za dużo to ja nie mam do tego skara. Pokaż, gościu, czy ty coś miałeś? Miałeś kask. Więc tak, pyk, bierzemy twoją czapkę. Więcej rzeczy mnie nie interesuje na razie z ciebie. Tam czysto, tam czysto, tam czysto. Dobra, tutaj mamy amunicję. Amunicji to ja też nie chcę. Mamy medkita. To biorę oczywiście. Idziemy tutaj do przodu. Co mamy? Mamy scope'a 4 i medkita. Scope'a 4. Fajna rzecz, ale... czy on mi się założył? Założył mi się na tego skara. Ja nie chcę tego scope'a 4 tutaj. Więc da się to jakoś wyrzucić? Scope 4. No nie chcę, no wyrzucam to, bo wolę szczerbinkę, nie? Czy jakiś tam kolimator niż scope 4 na skarze. Na snajperkę spoko, ale na skara średnia opcja. Bierzemy tutaj ammo do AR-ki. Nie mogę, to czekajcie, tab. Wyrzucam SMG ammo. Wyrzucam to dalej SMG ammo i bierzemy ammo do magazynek powiększony i do AR-ki, bo do AR-ki ammo mi się przyda. Dobra, jeden medykament musimy użyć, bo mamy zbite HP do 161. O, tam jest cukierek, czy lizak? Już pod to podchodzę, to jest lizak. No spróbuję te skiny odblokować, może jakiegoś live'ika jeszcze odpalę, żeby sobie tych bajerów trochę pozbierać, nie? Fajnie by było jakieś skiny mieć w tej gierce, bo jeszcze nie mam żadnego, więc jest szansa za darmo zgarnięcia jakichś skinków, to może ogarniemy. Tylko nie wiem, czy to nie jest też na limitowany czas ten skin, jeżeli bierzemy go za darmo. Więc, ale chociaż na parę odcinków będzie, nie? Chociaż chwilę się nacieszymy tutaj na święta, więc ja spróbuję troszkę pograć w tą giereczkę i parę skinków odblokować. Dobra, tutaj czysto, tutaj mamy co? Granat, granat, granat. Nigdy granatów nie używałem w tej gierce na mobilce, więc... Mina jakaś, o, landmina nigdy nie miałem. Klikamy granata, żeby to się zmieniło, tak? Więc dobra, czekajcie, spróbujemy to odpalić. Tu jest mina, podłóżmy ją. Jak to działa teraz? Czekajcie, pyk. A, i sobie tutaj stoi, jak ktoś w nią wejdzie, to ona wybucha chyba i rozwala gości, dobra. 25 osób w grze, mamy 2 fragi aktualnie. To mnie nie interesuje. Tutaj nie ma niczego ciekawego. Dobra, czego mi się wrzuciło, to na P90 nie mam pojęcia. Termalny scope termalny, więc nie wiem, czy to jest taka opcja jak zimowy tryb, nie? Albo na przykład, że możemy widzieć przez ściany gości, jeżeli przez tego scope'a mierzymy. Jest pewnie też taka opcja, bo tak widzę, że scope'y są zamontowane. Ale dobra, idziemy do przodu, bo tego scope'a na razie nie chcę, bo to jest ranked i rankeda bym chciał wygrać. Dobra, biegniemy do przodu. Odpalamy tutaj na shifcie. Na alcie się możemy delikatnie rozglądać. Tutaj leci dron. Tam, gdzie są drony, to przeważnie są przeciwnicy. Tak pisaliście mi kiedyś w komentarzach, więc ja się w tym kierunku udaję. Coś tutaj jest z przodu. To jest pojazd. Ty, jak ten samochód fajnie wygląda. Patrzcie, jaki bajer. To jest jakaś sportówka w ogóle. Ale wypas. Dobra, wsiadamy do niego. Tylko ja nie mogę jechać nim aktualnie. Dobra, mogę tak jechać, dobra, czekajcie, włączę to. Mogę jechać klikając to wszystko po kolei. Bo tak to na emulatorze wygląda ta jazda pojazdami, tam nikogo nie widzę. Myślałem, że jakiś koleś jest, biegnie gość. Dobra, wyskakujemy z auta, wyciągamy giwerę i jazda z nim. Pyk, full auto przeciągnięte. Delikatnie w boku mnie zabił. Z SKS-a mnie gość wyklikał, nawet nie wiedziałem, że mi HP ucieka. 1 HP mu zostawiłem, serio? No dobra ludzie, widzimy się zaraz w kolejnym meczu. No i dobra, jesteśmy na kolejnej mapie. Tym razem jest to jakaś inna mapka. Gramy rankedy cały czas, więc ta mapa nie jest już zrobiona w zimowym klimacie, ale dobra, pasuje teraz wygrać, bo wcześniej to nam tak nie bardzo ta gierka się ułożyła. Zobaczymy jak będzie teraz. Dobra, ląduję na te domeczki, na Brazylię. W ogóle jak zaczynałem przygodę z tą gierką, jak pierwszy raz ją odpaliłem, to chyba grałem na tej mapie z tego co kojarzę. A teraz widzę, że... No nie, też ma jakieś świąteczne tutaj bajery powstawiane. Teraz widzę, że troszkę się to zmieniło, dobra. Westa podnoszę. Tu mamy kuszę, kuszy to ja nie chcę, ale jest famasik. Więc famasa montujemy, kewika montujemy. Tutaj sobie ustawię celowanie, żeby mi ta myszka nie uciekała. Foregripa biorę. No i szukamy teraz gości już jakiś, nie? Jest koleś, patrzcie. O, tutaj mamy typa. Więc podbijamy do niego i za chwilę go będziemy montować. Więc gdzie ten gość jest? 30 ammo tylko na tym famasie. Dobra, jazda z nim. O, jakiś gość ma lagi małe. Przeładujmy tego famasa. Nie mam kasku, więc gość jak mnie trafi w łeb, to mi trochę skrzywdę zrobi. Oskarek leży, więc udało się go zabić. Miał shotguna, więc jak z tego shotguna bym je trafił, no to mógłbym je położyć tutaj, powiem wam, że tutaj dobry one-tapik i gościa by nie było. Więc dobra, MP5. MP5 była całkiem spoko z tego, co kojarzę, więc sobie ją wezmę. Kiedyś poklikałem chyba na pierwszym rankedzie, którego zagrałem w tej gierce, udało mi się z tej MP5 poklikać. Kas 3, dobra, elegancko. Jakiś stafik już mamy, co tu jest? M14, nie wiem co to jest za broń, ale za famasa sobie podmienię. To jest jakaś snajpereczka chyba. Dokładnie, to jest jakaś snajperka. O, tu mamy emeczkę, więc przenosimy się na emkę. Za tą MP5. No i mamy bronie, mamy trójki, mamy jakieś bronie, mamy ekwipunek spoko. Flash hidera biorę. Mamy spoko ekwipunek, więc teraz pasuje tutaj poklikać i wygrać gierkę. Poprzedni mecz nam nie pyknął, teraz wydaje mi się, że powinniśmy tutaj lightowo pocisnąć. Dobra, tutaj nic, jest kask 1. Jeszcze jakąś amunicję szukam do emeczki, bo tej amunicji za dużo nie mamy. Chociaż powinno starczyć, żeby paru gości zmontować. Dobra, ty sobie biegnij, koleś. Nie, mapa mi się włączyła, nie mogę jej wyłączyć, a gość do mnie pruje. Więc ja uciekam na razie za drzewo. Tutaj mamy gościa, dobra, pyk. Walimy po nim full auto, w głowę, headshot. Dobra, jest frag, jest kolejny frag, 186 HP, lekko mnie gość trafił, ale udało się go zmontować. Dużo ammo miał do erki, to mi się podoba. Plecak, trójeczka jeszcze, elegancko. No to teraz gra się zaczyna dopiero, nie? Życie do maksa sobie odnowię, więc tutaj wymaksuję. Jest kolejny raz ten samochód, ale samochodu to ja już nie chcę, bo na tym samochodzie się raz dzisiaj przejechałem, więc samochodu to ja nie chcę. Samochody omijamy, medkita biorę. No i dobra, gdzie są kolejni goście? Zostało 27 osób w grze, 2 fragi aktualnie mam tutaj. Na naszym koncie. Dobra, gdzie są przeciwnicy? Tutaj biegnę, nikogo nie słyszę. Tak się troszkę próbuję na słuch zagrać, ale nie słychać. Dobra, bierzemy te grzybki, żeby sobie tego kewikę załadować. Więc grzybki ładujemy w siebie. Dobra, 75 mamy. Te 200 pasuje załatwić, nie? To by było w ogóle wtedy kozak. Kolejna strefa już idzie. Tutaj nam się strefa zamknęła. No i dobra, tu są grzyby. Więc te grzyby też sobie zjem, więc do przodu. Pyk, ładujemy go w siebie. Dobra, mamy 125 aktualnie. Na górę tutaj przez płotek. Tutaj mamy jakiś pojazd kolejny. Fajnie te samochody wyglądają. Nigdy jakoś nie zwracałem uwagi na te pojazdy, ale tutaj są niektóre naprawdę mega kosackie. Ja nie wiem, czy to zmienili, czy dopiero dodali. No i mamy te skrzynki, którymi sobie upgrade'ujemy rzeczy. Teraz mi randomowo zupgrade'owało Westa do trójki, więc mamy Westa na 3, Hełm mamy na 3, więc mamy w sumie mega kozacki loot. I teraz powinniśmy tą grę wygrać. No O! Biją do nas, nie wiem skąd. Rozglądamy się, tam na górze chyba coś było. Tutaj jest gość. Ja go w ogóle nie widziałem, teraz z niego nie trafiam. Dobra, ściągamy go full auto. Traf go, no! Dobra, udało się go zmontować, ale no gość do mnie tutaj ładnie ładował w plecy, nie? W ogóle nie wiedziałem skąd. Kolejne grzybki po drodze bierzemy. Trzeba załadować. To strzelanie to jest takie trochę sztywne. W PUBG to strzelanie dużo fajnie wygląda, ale nie wiem, czy Free Fire'a się lepiej nie gra, jeżeli chodzi o mobilną gierkę. Amunicję biorę, skopy. Skopa sobie wezmę do tego. Dobra, więc skopik jakiś jest załadowany. Ale gramy bronią na blisko aktualnie, bo tutaj raszujemy, nie? Kolejny gość. Tutaj go nie widzę, tutaj gdzieś strzela. Jest z przodu. Ale się źle ustawiłem, dobra, walimy go już teraz. Jest headshot strzelony. No, obił mnie mocno, ale mamy te punkty załadowane z grzybków. i życie nam się szybko w miarę odnawia. Kolejnego jest zmontowany M60, nie wiem co to jest za broń, ale tego na razie nie chcę. Tutaj jest dron, jest gość z przodu. Na dronie nam pojawia go, pokazuje go. Czekajcie, tu jest pojazd, tu jest grzybek, gdzie ten gość jest? Jest tam na drodze, dobra, czwórka, on jest daleko trochę. Pyk, 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 dobra. Obijamy go mocno, 0 HP gość ma, jeszcze raz go muszę trafić, dobra, zabity. Więc elegancko, kolejny frag na moim koncie, ile mamy już? 5. Więc jeszcze kilku pasuje zmontować. Gdzie ten grzybek jest? Tutaj. Ładuje się na maksa oczywiście, bo tymi grzybkami... Te grzybki to jest mega boost w tej giereczce, więc warto tego używać i warto to podnosić. Biegniemy dalej środkiem drogi, dronik tam nam podlatuje na plażę i powinien nam pokazać, zrzut jest w ogóle, powinien nam pokazać jakichś przeciwników. Na tą mapę trzeba cały czas zerkać. Amunicję biorę, magazynki mam, więc dobra, gites, idziemy dalej. Do tego drona zostało jeszcze 11 osób w grze, więc no fragów najwięcej może nie będziemy mieli w tej giereczce. O, tam coś jest, tam są grzybki, więc grzybki to mnie już nie interesują. Ale wynik może będzie spoko, słyszałem chyba jakiś strzał. Więc delikatnie, spokojnie do tego zrzutu podchodzę, bo w zrzutach znajdują się cukierki, które są eventowe, nie? O właśnie, mamy tutaj te cukierki miętówki. Dobra, elegancko. I Dragunow, Dragunow też fajna snajpera mega. O, ktoś strzelił. Tutaj jest gość na blisko, patrzcie, podjeżdża nas. Dobra, walimy do niego, obity mocno. Ja mam skopa jakiegoś? Nie. Dragunowa sobie wezmę. Dragunowa sobie podmienię i skopa 4 do niego założę. Powiększony magazynek oczywiście. To jest nasz Dragunowik, tu jest nasza emeczka. Jest gość z przodu, nie? Więc go trzeba tutaj zmontować. Gdzie on tutaj się czai? Gdzie on tutaj się czai w tym budynku? On jest mocno obity. Więc tutaj mamy małą przewagę. Granat, 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 G. Rzućmy tamtego najda. Pyk. Gość tam może być. Więc granacik rzucony. Dobra, nie było go tutaj. Aptekę podnoszę, bipod, nie wiem do czego to, nie wiem do czego to się używa. Tutaj go nie ma, tutaj go też nie widzę na górze. No gdzieś tu mieliśmy kolesia i on mi uciekł, jak go obiliśmy, bo się chyba troszkę przestraszył, ale jest tutaj, patrzcie. Kręci się strasznie, dostał kulkę, 2 kulki, trzecia kulka z Dragunowa, 4. Wejdzie, jest 4ta kula. No gość ma 0 HP, czerwona strefa w ogóle tutaj naparza do mnie jeszcze. Ja go muszę dojechać w tym momencie. Tutaj go wystaje kawałek. No czego to nie wchodzi? Wydaje mi się, że go trafiłem. Kawałek ręki tam wystawało. O, gość wychyla, dostał dalej mocno. No ma 0 HP, no w tym momencie musi gość paść. To jest na pewno prawdziwy gracz, bo też ładnie taktycznie tutaj próbuje tą gierkę porobić. Patrzcie jak się chowa. No co za typ. Nie mam granata żadnego, żeby go dojechać, tak dobrze. Ale ładnie goś gra. Dobra, jest headshot, w końcu udało się go zmontować. Ale jak się chował wariat. Magazynki lepsze teoretycznie podnoszę. Dragunowa muszę przeładować, 300 ammo do Dragunowa mam, jakie tam ammo wchodzi, takie jak DM-ki? Bo tej amunicji to mam naprawdę dużo. W tych 2 broniach, 6 gości zostało, mamy 6 fragów. O, tam jest booster, więc podchodzę, żeby sobie ulepszyć kamizelkę albo magazynek, albo kask. Więc podchodzimy do mechanika i co jest? Kamizelka na 4, elegancka. No to teraz ludzie, klikamy tą giereczkę. Tutaj z przodu przy zrzucie nikogo nie ma. Teoretycznie nikogo, więc idziemy po cukierasy, żeby sobie te skinki odblokować. Więc rachu, ciachu i cukierasy dla mnie, dajcie mi tą miętóweczkę. A nie mam tego miejsca w ekwipunku. Jedzie goś autem. Tam jest, dobra. Przesiadł się do tej sportóweczki. Odbijamy go delikatnie, dobra. Wyrzucę ammo do SMG-ka. I tego cukierasa, gili w ogóle mamy, patrzcie. Czy ja tego nie mogę więcej podnieść? Ej, co jest grane? Chcę pepperminta podnieść, no. Chyba nie można więcej na grę podnieść tego. I mamy AWM-kę. Więc AWM-ka za Dragunowa będzie grana zaraz, tylko czekajcie, tu z Dragunow bierzemy AWM-ę, Sniper ammo do tego. Ale mamy gili fajne, dobra. Jedziemy z gościem, patrzcie. Pyk! O Jezu, ale się na skrzynce zawiesiłem. Pyk mu raz z AWM-ki, dobra. Leży gość. 28 ammo do tej AWM-y mamy tylko. Dobra, ale jest zmontowany, 7 fragów. Na naszym koncie jak ten krzak wygląda. Z jednej strony to jest fajne, bo mamy ten kamuflaż. Ale z drugiej strony nie widać niczego, patrzcie. Jak przymierzymy, może coś widać, ale bez przymierzenia to jest słaba opcja. Dobra, kolejna rzecz, to muszę to wyrzucić. Bo tego to ja nie chcę, ja chcę ten kolimator na tej MC, bo się najfajniej z tego strzela. Strefa w ogóle idzie, żeby nas tutaj strefa nie połknęła zaraz. Zostało 5 graczy w grze, ja tak się wystawiłem tutaj z przodu. A strefa już za plecami, nie? Dobra, z przodu tutaj leci też jakiś zrzucik, bo coś poleciało z góry, widziałem. EP mamy 180, więc to jest spoko w miarę. Życie mamy na maksa. Tutaj odnowione, mamy AWM-kę, mamy gili, mamy pełen zestaw, mamy nawet kamizelkę na 4, więc jeżeli jeszcze jednego mechanika bym podniósł i kask ulepszył na 4, no to bym był niezniszczalny. A nie, to jest beczka ta wybuchająca, o Jezu. Ale bym się wpakował. Masakra jakaś. O, jest zestaw ulepszający, dobra, use. I chyba będziemy mieli maksa. Nie, dalej Westa mi ulepszyło na 4. Więc maksika nie ma, tutaj mamy jakąś amunicję i mamy też przeciwnika, dobra. AWM-kę wyciągnę na starcie. Pyk mu z AWM-y, o Jezu, nie trafiłem. Jeszcze raz. Pyk. Dalej nie trafiłem, ciężko z tej AWM-ki się strzela tutaj. Dobra, nie wchodzi, dobra, bierzemy MK. Za 9 HP tylko? 16? No słabo, słabo. Ciężko z tej AWM-ki trafić jest, powiem wam szczerze. Myślałem, że będzie łatwiej, a tutaj 2 misy poleciały i to takie, no, quality misy, nie? Nie trafiłem, miałem darmowego fraga, można powiedzieć, w plecy nie zabiłem gościa. Idziemy po tego grzybka. Używamy tego, ładujemy się na maksa. Jak się położę, to widać mnie? Gość jest na blisko. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dobra, zmontowany. Nie trafił mnie ani raz, ale było close. Podbijam do przodu. Nie wiem, czy to nie jest ten typ, co go z AWM-ki nie mogłem trafić. Wiecie, zrobił kółeczko i ogień, nie? Później w kolesia. Dobra, tutaj czysto, zostało 4 graczy. Nie widzę nikogo aktualnie. Mam jakiś motorek, ale tego motorka to ja nie chcę, bo ja się na samochodach zabiłem tutaj przed chwilą. W poprzednim meczu w sumie na samochodzie się tak przejechałem, że zaliczyliśmy glebę. Dobra, tutaj czysto, tutaj czysto. Jedzie goś motorem, nie! On mnie będzie próbował przejechać. Uciekamy za drzewo. To jest prawdziwy gracz. To jest właśnie najgorszy typ graczy w tej grze. Jeżdżą tymi samochodami i rozjeżdżają. Ale dobra, udało się schować za drzewo. No i gość przez to zginął. No i najsik. Nie lubię strasznie takich zagrań, jak gość się właśnie próbował zrobić. No to jest najgorszy syf, jaki mógł zrobić, jeżeli chodzi o mobilki. To samo się dzieje w PUBG. Mamy tego pyk AWM-a, więc strzała w głowę i gościa nie ma. Ale sadził się do nas. No on się chyba tego nie spodziewał, że AWM-kę ktoś wyciągnie. Nawet chyba propsa mi dał. Się propsuje jakoś, jak ktoś cię zdejmie. Dalej ulepszaliśmy i chyba dalej poszło to w Kevika. Więc nie wiem, czy kask się da bardziej ulepszyć, bo za każdym razem nam tego Kevlara ulepsza. Dobra, tutaj mamy jeszcze jednego gościa. No jak go wyczaję i strzelę mu heada, to mamy gierkę wygraną. Fajnie by było z tej AWM go zmontować. Dobra, tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic. AWM-ka i gili, no masakra, coś pięknego. Coś pięknego, takie połączenie mieć w gierce i ono nas strzała zabija w ogóle. Jak trafimy w łeb, to gościa nawet kask 3 chyba nie uratuje. Więc mega spoko motyw. Dobra, tutaj nikogo nie widzę, tutaj też nikogo nie widzę. Tam z przodu jest żółcik kolejny. Dobra, gdzie ten koleś ostatni jest? Został mi jeszcze jeden gość i Żadnych śladów tutaj po nim nie ma, nigdzie go nie widać, nigdzie go nie słychać. Nic do nas nie strzela aktualnie. Gdzie ty, gościu, kampisz? No w tych domkach może siedzi w ogóle na brzegu, to już w ogóle by była... Jest gość tam pod spodem, patrzcie. Pyk! No i Quincy Missy zabity, za WM-ki trafiliśmy go w głowę, przyczailiśmy go elegancko, więc gierka wygrana, udało mi się parę tokenów tutaj ogarnąć. Wbijamy brąz 3, no ranga nie najlepsza, to jest mój w sumie, nie wiem, 5. ranket chyba. No i dobra ludzie, mam nadzieję, że wam się taki odcinek świąteczny podobał, jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień, no i dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam!